Dokładnie tak, jak słuchałem tego, co mówił przed chwilą Grzesiu, to jestem głęboko przekonany, że pragnieniem diabła jest, by facet był bezmyślny, był takim, wiecie, dwunożnym zwierzakiem, chodził najlepiej spity śmierdzią wódką, ale prawda jest taka, że Bóg ma plan dla twojego życia i Bożym celem i Bożym zamiarem jest, by każdy z nas, każdy facet był wiernie trwał przy swojej żonie, był koroną domu i by wiernie stał i był głową swojego domu i trwał przy swojej żonie, przy swoich dzieciach. Dokładnie tak. Kochani, dzisiaj, kochani, chciałbym się podzielić tym, co dziś w ostatnim czasie, historią, którą Pan Bóg dziś mnie też dotknął. Kilka razy czytałem tą historię, ale chyba jakoś pierwszy raz tak szczególnie dziś mnie to poruszyło. I dzisiaj chciałbym trochę tak, ponieważ lubię się dzielić tym, co Pan Bóg mi kładzie na serce, więc wierzę, że Pan Bóg też użyje tej historii, by użyć ją w waszym życiu. Pójdziemy dzisiaj do Starego Testamentu, ale od początku. Czytając historie biblijne, często zachwycamy się postaciami, kochani, które tam znajdujemy. Patrzymy na takie postacie jak Abraham, jak Józef, jak Mojżesz, jak Dawid i tak dalej, i tak dalej. I często, przynajmniej we mnie, nie wiem jak was, ale często we mnie jest taki zachwyt i myślę sobie, wow, ale niesamowite postacie. Zachwycam się tym, jak właśnie Pan Bóg ich używał, jakiej prawości byli to ludzie. Oczywiście nie bez winy, nie bez grzechu, bo każdy z nich w jakiś sposób w czymś nawalał, ale mieli to serce dla Pana. Zachwycamy się często, jak Pan Bóg wysoko ich postawił, jak zaszli daleko w tym podążaniu za Panem Bogiem. Często jednak tak naprawdę zapominamy, jaki koszt oni musieli ponieść i jaką cenę musieli zapłacić, by dojść do tego miejsca, co my nazywamy miejscem błogosławionym. Przecież spójrzmy na życie chociażby tak Abrahama. Kiedy poznajemy go na kartach Biblii, on jest już sędziwym staruszkiem, ma około 75 lat. Właściwie mógł swoje życie spędzić siedząc w bujanym fotelu przed swoim namiotem, ponieważ był i siedzieć w swoich papciach. Przecież on był szalenie bogatym człowiekiem. Ja nie wiem, z kim dzisiaj moglibyśmy go porównać, ale on był jednym z bogatszych ludzi. Mógł odcinać kupony, mógł korzystać ze swojego wygodnego życia, a jednak zamienił te bamboszki i te papcie na niewygodne buty i poszedł w miejsce, gdzie Bóg go poprowadził i poszedł za głosem, który usłyszał w swoim sercu. A mógł inaczej? Mógł. Popatrzcie na życie Mojżesza. On też wychowywał się od małego na dworze Faraona i mógł naprawdę korzystać z tego wszystkiego, całego dobrodziejstwa, które tam miał. Mógł opływać w dostatki, kąpać się w kozim mleku i do końca życia nic nie robić. A jednak w pewnym momencie, gdzieś nie mogąc się zgodzić z tym, co widzi, patrząc, jak ciemiężą jego rodaków, dokonuje pewnej, nie wiem jak to nazwać, czynu, który później go doprowadza do pustyni i później spotyka tam Boga. Jego życie wywraca się do góry nogami. Nie kończy na dworze Faraona, ale kończy swoje życie na pustyni, ale będąc w miejscu błogosławionym. Większość z tych historii, kochani, pokazuje nam jedną z takich prawd Bożego Słowa, którą chociażby czytamy w Ewangelii Łukasza. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i wielkie jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i wielkie jest niesprawiedliwy. Bycie w miejscu błogosławionym
bycie człowiekiem wpływu, nie wiem jak to nazwać, rozpoczyna się, kochani, od małych, drobnych rzeczy. Rozpoczyna się od małych decyzji. Rozpoczyna się od małych, drobnych wyrzeczeń. I Bóg nie da ci więcej, jeśli nie będziesz potrafił być wierny i posłuszny Bogu w tych małych rzeczach. Za tym słowem więcej, kiedy mówię Bóg nie da ci więcej, za tym słowem więcej może być kryć się wiele rzeczy. To może być Bóg nie da ci więcej talentów, Bóg nie da ci więcej obdarowania, Bóg nie da ci więcej wpływu na innych ludzi, jeśli w małych rzeczach nie będziesz wierny. Tak to już działa w Bożym Królestwie. Dzisiaj chciałbym, tak jak powiedziałem, zaprowadzić nas do Księgi Daniela, abyśmy przyjrzeli się tej niesamowitej postaci. Żebyśmy przyjrzeli się człowiekowi, którego Bóg niesamowicie wywyższył i wynagrodził za jego wierność. Człowiekowi, o którym Biblia mówi, że był drogocennym skarbem. Wow. Wiecie, niewiele postaci w Biblii tak jest określanych. Bóg nie, o niewielu postaciach tak mówi w szczególny sposób. O Noem Słowo Boże mówi, że był najbardziej sprawiedliwy w swoim pokoleniu. O Dawidzie wiemy, że Słowo Boże mówi, że był człowiekiem według Bożego serca. Natomiast o Danielu słyszymy, że był tym, który był drogocennym skarbem. Niesamowite, prawda? To jego, Daniela, Pan Bóg uczynił drugą najważniejszą osobą w państwie. Ale zanim Daniel do tego miejsca dojdzie, musi podejmować pewne decyzje, które go do tego miejsca doprowadzą. Ale zacznijmy. Przeczytajmy sobie, chciałbym was zabrać do pierwszego tylko i wyłącznie rozdziału, bo tylko jesteśmy w stanie zrobić, mniej więcej tak prześledzić podczas tego kazania. Ale przeczytajmy sobie cały rozdział pierwszy i co tam znajdujemy, bo myślę, że tam znajdujemy odpowiedź, widzimy już pierwsze decyzje, które Daniel podejmuje, które go doprowadzą do tego miejsca, na końcu tej historii do Księgi Daniela. Będę czytał od pierwszego wersetu, pierwszy rozdział. Trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nabukadnezar, król babiloński, do Jeruzalemu i obległ je. A Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, i część domu naczyń Bożego. On zaś sprowadził je do ziemi Szinear, do domu swojego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga. I rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki, dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Wśród nich byli także z synów judzkich Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza Szadrachem, Miszaela Meszachem, a Azariasza Abednegiem. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król jadł, pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela: boję się, że król, mój pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla. Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia. Potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego, i według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami. I wysłuchał ich prośby i zrobił z nimi próbę przez 10 dni. A po upływie 10 dni okazało się,
że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. Dlatego nadzorca odstawił ich pokarm i wino, które mieli pić i poddawał im jarzyny. A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. A po upływie czasu, który król wyznaczył, aby ich przedstawiono, przełożony nad sługami dworskimi wprowadził ich przed Nabukadnezara. I król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich taki jak Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz. I tak poszli na służbę do króla. W każdej zaś sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają dziesięciokrotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie. A Daniel pozostał tam do pierwszego roku Cyrusa. I tu się zatrzymamy. Na wstępie chciałem powiedzieć tym wszystkim z was, którzy może, nie wiem, w jakikolwiek sposób interesuje was zdrowe żywienie, diety. Chciałem, żebyście w ogóle wymazali to, co przed chwilą tutaj usłyszeliście. Ponieważ wiem, że bardzo często tym z was, którzy gdzieś stosujecie dietę Daniela, czy to zaraz się tutaj odpala, o, to jest ten fragment, dieta Dąbrowskiej, wiecie, to pewnie nie jedna kobieta wie, o czym mówię. Ale chcę wam powiedzieć, ja później się do tego odniosę, ja tu nie widzę żadnego postu. Powiem dlaczego, ale to później. My bardzo często na tej historii budujemy, że tutaj Daniel zaczyna pościć. Jeśli jest mowa gdzieś o poście, to myślę, że dopiero gdzieś w 9, 10 rozdziale, gdzie Daniel rzeczywiście oddaje się modlitwie i pości przez 3 tygodnie, nie jedząc smacznych potraw. Ale żeby wam ten aspekt zdrowego żywienia w ogóle nie przykrył całej historii, to zapomnijcie na chwilę o tym, bo chcę wam zupełnie coś innego wam zwrócić uwagę. Złapmy sobie troszkę kontekst historyczny, to co się, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu historii. Mamy około 605 rok. Jesteśmy 6 wieków przed narodzeniem tego, który przyszedł jako Mesjasz, przed urodzinami Jezusa Chrystusa. Imperium Asyryjskie znika z mapy świata. Na jego miejscu pojawia się niepotężne, ogromne Imperium Babilońskie, którym rządził król Nabukadnezar, czy też Nabuchodonozor. Nabukadnezar to jest imię z języka hebrajskiego. Jeden z największych królów, który stworzył jedną z najbardziej potężnych armii w tamtym świecie. W tamtym ówczesnym świecie nie było na Imperium Babilońskie, w ogóle to było chyba największe, najbardziej mocne, mocarne. I zdobyli nawet oni, słuchajcie, ziemie, które należały kiedyś do Egiptu. Tak przynajmniej czytamy w II Księdze Królewskiej. A więc widzimy, że do głosu na mapie świata dochodzi potężne imperium. Nacierają na królestwo Judy, poddają je w niewolę, uprowadzają ludzi bystych, tak jak czytaliśmy, bardziej ogarniętych i wywożą ich do Babilonu po to, by ich kształcić, a ludzi z niższego szczebla, niższych hierarchią, nie wiem, ludzi gdzieś tam uprawiających ziemię, rolników, pozostają w królestwie Judy, by uprawiać ziemię i płacić daniny. Jerozolima jest spustoszona, świątynia jest ogołocona ze wszystkich skarbów. Najbardziej święte miejsce dla Żydów zostaje spustoszone. Właściwie cała nadzieja na dobrą przyszłość pryska w ich oczach. Mniej więcej królestwo Judy znajduje się w tym miejscu historii, jak dla Polaków były rozbiory. I zobaczcie, czytaliśmy w wersecie 3 i 4, że Nabukadnezar, czy też Nabuchodonozor, postanawia nie zabijać ludzi, ale tych bardziej ogarniętych, o światłych umyśle, pojętnych do nauki, do wiedzy, zabrać ze sobą na dwór i rozpocząć kształcenie. To nie był, wiecie, szaleniec. To nie był Nabukadnezar, to nie był głupi facet. On w przeciwieństwie
do niejednego władcy, który władał na tym świecie, zamiast ich wyciąć w pień, tak jak to próbował zrobić Stalin, chociażby w Katyniu, gdzie próbował zabić większą część inteligencji polskiej, postanawia ich zabrać i wykształcić. On rozumiał, że w tych ludziach jest potencjał na przyszłość. On nie tylko zachowuje ich przy życiu, ale również postanawia ich przyuczyć i poddać ich indoktrynacji. Dokładnie to samo, co próbowano zrobić z Polakami podczas rozbiorów. Uczą się języka i kultury babilońskiej, ponieważ Nabukadnezar chce zmienić ich sposób myślenia. On wychodzi z założenia, że lepiej tych ludzi wziąć, dać im wykształcenie, zaproponować im perspektywy na przyszłość, po to, by mieć ich w swojej kieszeni i by oni później w tych prowincjach mogli rządzić, mogli władać, ponieważ on potrzebował ludzi inteligentnych i bystrych. Ale on nie tylko chce zmienić ich sposób myślenia. Król postanawia zmienić ich tożsamość, zmieniając im imiona. I w wersecie 6 i 7 czytaliśmy, że właśnie Danielowi, Ananaszowi, Miszaelowi zmienia imiona. W tamtych czasach, kochani, imię określało to, kim jesteś. W tamtych czasach i do dziś na Bliskim Wschodzie tak jest. Zmiana imienia była tożsama ze zmianą tożsamości. Dlatego tak często w Biblii czytamy, że Bóg, kiedy jakiegoś człowieka brał, to zmieniał mu to, pierwszą rzeczą, jaką robił, to zmieniał mu imię. Abramowi dał na imię Abraham, Saulowi dał na imię Paweł, Szymonowi dał na imię Piotr i tak dalej, i tak dalej. Takich historii jest mnóstwo. Wiecie, dla nas, my tego może niekoniecznie musimy to rozumieć, ale na Bliskim Wschodzie do dnia dzisiejszego imię jest tożsame z tożsamością. Zmiana imienia jest czymś takim jak zmiana obywatelstwa czy też przynależności. Imiona wyrażały często przynależność do bogów, co oznaczało, że osoba nosząca takie imię, jakiemu Bogu służy. I widzimy to bardzo dobrze. Słuchajcie, w imionach imię Daniela po hebrajsku oznaczało Jahwe jest moim sędzią, natomiast on otrzymuje nowe imię Baltazar, które w tłumaczeniu znaczy niech Bel zachowa jego życie. Bel był jednym z głównym bożków Babilonu. Ananiasz, które imię oznaczało Jahwe jest łaskawy, otrzymuje imię Szadrach, które prawdopodobnie znaczyło pod władzą Aku. Aku to był również jeden z bożków Babilonu. Miszael, którego imię oznaczało, kto jest jak Jahwe, otrzymuje imię Meszach, który jest taki jak Aku. I tak dalej, i tak dalej. A więc widzimy, że Nabukadnezar postanawia zmienić ich DNA. Postanawia zmienić ich tożsamość. I patrząc na Boże Słowo, to co mnie dotknęło, to, że Daniel wcale z tym nie walczy. Daniel wraz z kolegami jakoś temu się nie sprzeciwia. Wiecie, myślę, że w naszym kraju nie brakuje fundamentalistów chrześcijańskich. Myślę, że nie jeden z takich mógłby powiedzieć, to skandaliczne. Jak tak łatwo się poddał indoktrynacji, tak łatwo dał się zciemiężyć? Przecież, wiecie, my jeszcze Polacy mamy coś takiego w sobie, że to powinni zejść do podziemi, walczyć z ciemiężcą. W zbrojnym powstaniu, założyć, nie wiem, jakieś zbrojne organizacje, jak AK. Paweł niczego takiego nie robi. Wiecie, to mi pokazuje, tu taki dodatek, wtrącenie od siebie. Mi to pokazuje jedną rzecz. Opór nie jest jedynym wyjściem możliwym z sytuacji i Bóg ma również inne rozwiązania, chociażby pokazuje nam to ta historia. Daniel i jego towarzysze, wiecie dlaczego z tym nie walczą? Ponieważ oni doskonale znali swoją tożsamość i oni wiedzieli, kim są i wiedzieli, komu służą, jakiemu Bogu. Zmiana ich imienia nie była dla nich problemem.
nie zwracali uwagi na to, co jest zewnętrzne. Wiecie, jestem głęboko przekonany, że tam w Babilonii, kiedy ich przywieźli z dalekiej Jerozolimy, to wiecie, co się robiono na dworach królewskich? Nie tylko zmiana szła imienia, ich sposobu myślenia, ale na pewno przywdziali im babilońskie ciuszki, jakieś głupkowate czapeczki. Wiecie, na dworach królewskich to się wyglądało trochę jak błazen. Dla Daniela nie było problemem to, co zewnętrzne. Bo to, kim jesteś, jakim jesteś człowiekiem, nie zależy od twojego imienia, nie zależy od twoich ciuchów, ale od tego, kim jesteś wewnętrznie i od twojego wnętrza. A więc trafiają na dwór króla, aby się kształcić. I w całej tej sytuacji, wiecie, co by powiedział świat? Wiecie, co by powiedział świat? Że do nich się los uśmiechnął. No przecież wydarzyła się tragedia, kraj został poddany w niewoli, duża jakaś grupa ludzi zginęła, więc tak naprawdę, gdyby spojrzeć na całą tą historię, no to jak to nazwać, jak nie los szczęścia? Trafiają na dwór, dostają propozycję do świetnego wykształcenia. Wiecie, w tamtym świecie zdobyć wykształcenie na dworze Nabukadnezara to było coś. To nie był uniwersytet w Pścimiu Dolnym, ale to naprawdę było coś. Nie wiem, czy właściwie chyba jedyną lepszą, nie wiem czy lepszą, ale podobną poziom edukacyjny można było osiągnąć tylko chyba na dworze Faraona w Egipcie. I zobaczcie, dostają szansę, jakby to świat powiedział, od losu, my wiemy, że od Pana Boga. I w wersecie 5 czytamy, że król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Złapcie to, bo to jest konieczne, żebyśmy zrozumieli, co się dzieje. Oni nie tylko dostają propozycję świetnego wykształcenia, to tak jakby dostali bilet, nie wiem, dzisiaj na Oxford, na Cambridge. Oni dostają propozycję nie do odrzucenia. Oni to tak, jakby wiecie, dostają, nie wiem, z czym to przyrównać. Oni będą, słuchajcie, tu jest napisane, że oni będą mogli jeść ze stołu królewskiego, czyli jeść najlepsze potrawy i pić dokładnie to samo wino, które pije sam król. Nie wiem, czy wy to już czujecie, ale to tak, jakbyś dostał voucher, bon do najlepszej restauracji w naszym kraju, do 5-gwiazdkowej restauracji z gwiazdką Michelina. Wiecie, co jest gwiazdka Michelina w świecie kulinarnym? To taki Oscar. No już wyżej się podskoczyć nie da. Jak już masz gwiazdkę Michelina, to znaczy, że twoja restauracja to już jest naprawdę wysoka półka. Więc mniej więcej coś takiego tu się dzieje. Oni dostają voucher do najlepszej restauracji w kraju, gdzie mogą jeść, co chcą. Pełen wypas. Karta tak bogata, że... I mogą pić wino, nie jakieś, wiecie, jakieś popłuczyny, jakiegoś jabola. Oni mogą pić najlepsze wino. Najlepsze wino. Więc można powiedzieć, tak mi się przynajmniej wydaje, ja to tak na to patrzę, na tą historię, ten chłop wygrał w totka. No wygrał w totka, no trzyma kupon, patrzy na telewizor i czytają jego cyfry. I się wszystko zgadza. I co on robi? Biegnie z tym bonem do restauracji, że teraz przez 3 lata będzie hasał? I korzystał do woli? Nie. Co robi Daniel? Werset 8 czytamy. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. Chyba pierwszy raz tak bardzo ten werset wybrzmiał w moich uszach. Jak czytałem go ostatnio, to on mnie totalnie zmiażdżył. Do mnie dotarło, co się dzieje w tej historii i jaką ofertę nie do odrzucenia odrzucił Daniel wraz z kolegami.
Daniel, ten młodzieniec, wiecie, bibliści twierdzą, że on miał około 17 lat. On był naprawdę młodym człowiekiem. Postanawia, że nie będzie się kalał i nie będzie korzystał z możliwości, jakie dał mu świat. On odrzuca propozycję, którą sam diabeł podetknął mu pod nos. Słuchajcie, musicie mieć świadomość, że Babilon w tym miejscu reprezentuje diabelską kulturę i religię. Ilekroć w Biblii jest mowa o Wielkim Babilonie, mowa jest o siłach ciemności, o królestwie złego. Właśnie przyszedł diabeł i dał mu propozycję nie do odrzucenia. I on zamiast wziąć ten voucher, zamiast lecieć do restauracji i korzystać do woli, on bierze go, oczywiście ja parafrazuję, gniecie go i wrzuca go w śmieci. Wow. Ale charakter. Wiecie, dla mnie w tym miejscu Bożego Słowa po raz pierwszy widzimy i na kartach Biblii, jaki charakter miał Daniel. Po raz pierwszy widzimy, że Daniel mówi stop. Mówi, nie będę szedł na kompromisy, bo chcę się podobać Bogu. Ja wam powiem, on mówi coś więcej. Myślę, że Daniel mówi w tym miejscu, możecie mnie ubrać w te głupie ciuchy, możecie mi nałożyć tą durną czapeczkę na głowie, mogę wyglądać po tym dworze, chodzić jak błazen. Możecie mi nawet zmienić imię. Ale za żadne skarby nie dotknę się grzechu, nie będę jadł nic splugawionego. Ja nie wiem, skąd się tutaj wzięło, że to jest post. Tu nie ma żadnego postu. Post jest miejscem, kiedy ty oddajesz się modlitwie i odmawiasz sobie dobrych pokarmów po to, by chcesz się oddać Bogu i poświęcić ten czas i w ten sposób składasz Mu ofiarę. Ja tu widzę coś innego. Daniel wcale nie pości. Daniel wprost mówi, nie pójdę w grzech. Nie będę dotykał niczego splamionego, skalanego. Ci z was, którzy czytacie Boże Słowo, wiecie, że dla Żydów było mięsa czyste i nieczyste, których można było dotykać i których nie można było dotykać. Ale wiecie, ja jestem głęboko przekonany, że na dworze Faraona, Nabukadnezara, jedynym mięsem nie były, nie wiem, wieprzowina. Myślę, że tam były perliczki i cudawianki. Myślę, że tam była taka kuchnia, o jakiej my nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. I ni jednego smaku mięsa nie mieliśmy w buzi. Tam nie było żadnego postu, kochani. O tym jeszcze później powiem. Wiecie, w tym miejscu Bożego Słowa, w moim odczuciu, jest klucz do zwycięskiego życia Daniela. W tym miejscu Bożego Słowa jest klucz do zwycięskiego życia każdego z nas. Daniel był świadom tego, że jeśli chce się podobać Bogu i chce z Bogiem do czegoś dojść, to musi być Mu wierny w małych rzeczach. Jeśli chcesz pójść za Bogiem, jeśli chcesz widzieć błogosławieństwo Jego nad twoim życiem, jeśli chcesz Go doświadczać, widzieć wielkie rzeczy, jakie Bóg czyni w twoim życiu, poznać być może wolę Bożą dla swojego życia, zobaczyć, jak ciebie używa, to zacznij, tak jak Daniel, być wierny w małych rzeczach. Nieraz czasami, kochani, zastanawiamy się, co jest z nami nie tak. Dlaczego nie widzimy tego błogosławieństwa nad naszym życiem? Może właśnie problem jest w tym, że my często nie potrafimy w takich małych, drobnych rzeczach gdzieś być Panu Bogu wierni. Właśnie wtedy, kiedy Pan Bóg czasami nam mówi, byśmy komuś wybaczyli, byśmy nie gniewali się na, nie wiem, brata, siostrę, kolegę z pracy. Może w takich drobnych, małych rzeczach, kiedy nie potrafimy się pochylić nad drugim człowiekiem. Ja mówię, wiecie, o takich fundamentalnych, podstawowych rzeczach. Czasami po prostu my nawalamy. Chcesz być sługą Chrystusa? Często to jest pragnieniem naszego serca. Panie, chcemy Ci służyć. Ja przynajmniej zawsze modlitwą mojego życia było, Panie, chcę Ci służyć całym swoim życiem.
Ale wiecie, żeby być sługą Chrystusa, to trzeba stać się pierw sługą dla innych ludzi. O tym mówił ostatnio Marek Sobczuk. Jeśli chcesz być sługą Chrystusa, to pierw się musisz stać sługą dla innych ludzi. Dać im swój czas. Może ugościć ich w swoim domu. Zadam ci pytanie, kiedy ostatni raz ugościłeś kogoś w własnym domu? Kiedy ostatni raz zaprosiłeś sąsiada, nie kogoś, z kim jest ci miło? Biblia tak wiele mówi o gościnności, a my tak bardzo w tym nawalamy. Bunkrujemy się w naszych domach, siedzimy zamknięci i mówimy, Panie, chcemy być Twoim sługą. Jeśli nie będziesz sługą w małych rzeczach, to nie będziesz sługą w wielkich rzeczach. Tak to jest skonstruowane, tak działa Boże Królestwo. Daniel, kochani, swoją postawą, wróćmy do niego. Daniel swoją postawą pokazał, komu służył. Twoje i moje życie, kochani, pokazuje, komu służymy. To, jakich wyborów dokonujemy, to, czego pragniemy, pokazuje, po której stronie jesteśmy. Czy chcemy się podobać Bogu, czy chcemy się podobać temu światu. Ktoś kiedyś powiedział takie zdanie: sposób, w jaki myślimy, określa kierunek, w którym zmierzamy. Ja bym powiedział jeszcze troszkę inaczej. To, jakie decyzje dziś podejmujesz, określa kierunek, w którym zmierzasz. To, jakie dziś decyzje podejmujesz, określi kierunek, w którym miejscu będziesz z Panem Bogiem za kolejne 5 czy 10 lat. Czy będziesz w miejscu błogosławionym, gdzie Bóg cię będzie mógł wypromować, tak jak wypromował Daniela? Czy będziesz cały czas w tym samym miejscu? Każdy z nas każdego dnia podejmuje decyzję, jak żyjesz i czy będziesz podobał się Bogu. Tam, czy tam, gdzie mógłbyś być nieuczciwy, ty będziesz uczciwy. W miejscu pracy, kiedy, nie wiem, przed swoim szefem, czy może prowadząc firmę, to jak ją prowadzisz. Każdego dnia podejmujesz decyzję. Czy w miejscu, gdzie mógłbyś kłamać, ty będziesz mówił prawdę? Czy w miejscu, gdzie mógłbyś skorzystać z seksu przed ślubem, ty będziesz chciał się podobać Bogu i wytrwasz wiernie do ślubu? I czy będziesz chciał zachować czystość? A może kiedy będziesz robił zeznanie podatkowe i rozliczał się, też będziesz podejmował małą, drobną decyzję, czy zrobisz to rzeczywiście tak, jak żeby się Bogu podobać, czy będziesz kombinować. Wiecie, życie podsuwa nam pełno takich okazji. Diabeł podsuwa pełno propozycji nie do odrzucenia. I takich sytuacji ja w swoim życiu miałem na pełnym, na co chwilę, co rusz. I jestem głęboko przekonany, że każdy z was, a diabeł jest mistrzem podtykania nam propozycji nie do odrzucenia, tak jak to próbował zrobić w życiu Daniela. W ciągu ostatnich 2 tygodni miałem też okazję nie do odrzucenia, która tak po ludzku, gdyby spojrzeć, jakby te ludzie ze świata by powiedzieli, wariat, nie skorzystał z takiej okazji. Wszystko zaczyna się od małych, drobnych decyzji, kochani. Ktoś może powiedzieć, no ale przecież nic wielkiego się nie wydarzyło, chłop od małego nie jadł wieprzowiny, a i tam wielkie mi wyrzeczenie. Wiecie, ja się zgadzam z tymi biblistami, którzy twierdzą, że tu wcale nie chodzi o miejsca czyste czy nieczyste. Tu wcale nie chodziło o to, że Daniel się biedny bał, że mu świnkę dadzą na talerzu. Tak jak powiedziałem, tam na dworze królewskim nie tylko wieprzowinę jedli, a myślę, że tam było bogate menu. Ale tu chodzi o coś zupełnie innego. W tamtym świecie musimy mieć świadomość, że mięsa, które były spożywane, najczęściej pochodziły ze świątyń, gdzie w tych miejscach świątynnych składano cześć ofiarę swoim bożkom.
A więc Daniel, odmawiając jedzenia potraw ze stołu królewskiego, nie chciał się kalać mięsem, które było składane w ofierze innym bogom. On nie chciał dotykać czegokolwiek, co mogłoby być splamione. Wiecie, Daniel znajdował się daleko od swojego domu, daleko od Izraela. Przecież mógł pomyśleć sobie, nie no, nikt nie widzi. Przecież nikt na mnie nie patrzy. Życie się tak potoczyło, kraj poddany jest niewoli, właściwie zero perspektyw, zero możliwości. No, mi się udało. Jakoś w tej całej tragedii udało mi się dostać na dwór króla. Dostałem taką propozycję. No, trzeba się dostosować do nowej rzeczywistości, prawda? Wiecie, podczas wojny wielu ludzi się dostosowywało do nowej rzeczywistości. Byli szmalcownikami, kapusiami. Współpracowali z kolaborantami. Czy nie mógł tak Daniel powiedzieć? Czy nie mógł pójść tą tokiem myślenia i powiedzieć zero, w ogóle po prostu skorzystam z tego, co mi los dał? Nie, Daniel postanawia dalej żyć jak żył i wartościami, kochani, którymi przesiąkł. Zadam ci pytanie. Jak ty zachowujesz się z dala od Kościoła? Jak ty zachowujesz się z dala od miejsc i ludzi, których znasz? Jak zachowujesz się z dala od miejsc ludzi, którzy siedzą w tej chwili koło ciebie w kościelnej ławie, kiedy na ciebie nie patrzą? Kiedy nie ma wokoło ciebie ludzi wierzących? Czy dalej jesteś chrześcijaninem? Czy dalej żyjesz tymi samymi wartościami, co w kościele? Podkreślamy to na każdym kroku tutaj, kochani, z tego miejsca. Chrześcijaństwo to nie jest niedziela. Chrześcijaństwo to nie jest niedziela. Chrześcijaństwo to jest codzienność. To jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Bez względu na miejsce, w którym się znajdujesz, bez względu na to, czy jesteś w pracy, czy jesteś na wakacjach, nie wiem, na drugiej części globu, wszędzie reprezentujesz Królestwo Boże. Wszędzie reprezentujesz Królestwo Boże i ten świat, w cudzysłowie Babilon, nie może mieć na ciebie wpływu. Coś wam powiem. Daniel żył w Babilonie, ale Babilon nie żył w Danielu. My, kochani, żyjemy w tym ciemnym świecie, ale ten mroczny, ciemny świat nie może mieć wpływu na nas. To nie Babilon ma mieć na nas wpływ, ale to my, kochani, mamy mieć wpływ na Babilon. Dopiero wtedy, kiedy my będziemy wywierać wpływ na ten świat i nie będziemy szli na kompromisy, tak jak nie szedł Daniel, tak długo, jak nie będziemy się godzić na to, co nam diabeł podsuwa, bo jest mistrzem promki i mistrzem fantastycznych pomysłów, to dopiero wtedy Bóg nas będzie mógł promować, Bóg nas będzie mógł używać i błogosławić nasze życie, nasze domy i nasze rodziny. I staniesz się może wtedy dopiero człowiekiem wpływu, jak Daniel. Wiecie, to jest niesamowite. W momencie, kiedy Daniel podjął decyzję, żeby podobać się Bogu, kolejny werset, zobaczcie, co nam pokazuje. Werset 9. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Wiecie, co ten werset pokazuje? Ten werset dobitnie pokazuje, że już od pierwszej decyzji Daniela, aby żyć w czystości, Bóg zjednuje mu łaskę. Coś, co po ludzku było niemożliwe w tej sytuacji. Bóg już od samego momentu, kiedy Daniel w swoim sercu postanowił, nie będę się kalał, nie będę szedł na kompromisy, nie będę korzystał z propozycji, jakie podsuwa mi mu diabeł, to dokładnie już w tym miejscu Bóg otwiera mu drzwi, które po ludzku powinny być zamknięte. No przecież zastanówcie się nad tą sytuacją. Sługa dworski, on to zresztą mówi w tym fragmencie słowa, tutaj w tym, czytaliśmy o tym. Mówi, ale jak?
Przecież jak ja wam zacznę dawać jarzyny i będziecie pić wodę, to przecież będziecie chudsi od innych. Przecież kto o zdrowych zmysłach chciałby się narazić królowi? Trzeba by było być czysto, normalnie szaleńcem. Ten sługa musiałby być szaleńcem, żeby się zgodzić na to, że jakiś młody chłopak nie chce jeść mięska. No to dobra, nie jest. No przecież to jest nienormalne. To w normalnym świecie to tak nie działa. Po prostu wszyscy by powiedzieli, chłopie, weź się ogarnij, ja nie będę swojej głowy narażał, bo pod topór pójdzie. A Pan Bóg przejmuje działanie. Zobaczcie, no przecież... To, co się tutaj dzieje, jest czymś... Dla mnie to jest jak cud. Dla mnie to jest jak cud. Bo tak działa Bóg. Kiedy ty podejmiesz decyzję o tym, że chcesz się podobać Bogu, kiedy podejmiesz decyzję, by żyć w świętości i to jeśli staniesz przed sytuacją po ludzku, niewyobrażalną, niemożliwą, to zapewniam cię, Bóg już wtedy rozpocznie działanie. Śpiewaliśmy dzisiaj pieśń. Chociaż nawet tego nie czuję, ty działasz. Często nie czujemy tego, mamy pewne obawy, boimy się wejść w miejsca, bo coś na tym stracimy, tak jak mógł stracić Daniel, ale Bóg zawsze to widzi i honoruje. I wtedy może rozpocząć działanie i robić kolejny krok. Czy wierzysz w to, że również tobie Bóg może otworzyć drzwi i perspektywy, o których nawet nie śniłeś? Jeśli tylko postanowisz wypowiedzieć diabłu wojnę. Jeśli tylko będziesz miał odwagę, by rozprawić się z grzechem w swoim życiu, to Pan Bóg, zapewniam cię, zjedna ci łaskę, zjedna ci miłosierdzie, tak jak czytamy w tej historii, i otworzy ci drzwi, o których w ogóle, ale przenigdy nie marzyłeś. Które po prostu po ludzku są niemożliwe, bo taki jest nasz Bóg. Szukałem w swojej głowie ilustracji, świadectwa, tak dzisiaj na gorąco, na szybko jeszcze, przed tym kazaniem, które by wam... Bo wiecie, nie ma nic lepszego, jak odnieść to do naszego życia. No fajnie to poczytać w Biblii taką historię u Daniela, no ale to Biblia, nie? Nie, ja wam opowiem historię, którą kiedyś chyba 2 czy 3 lata temu z tego miejsca opowiadałem. Świadectwo człowieka od nas ze zboru, które mnie totalnie zmiażdżyło i pokazało tego, jak Bóg jest sprawiedliwy, i jak promuje ludzi sprawiedliwych. I żeby to nie było, wiecie, tak z Biblii wzięte, to posłuchajcie prawdziwej historii, świadectwa. Pewnie nie część z was może gdzieś tam kojarzyć, ale myślę, że większość z was już zapomniała. Słuchajcie, jeden brat od nas ze zboru, kilka lat po tym, jak się nawrócił, Pan Bóg zaczął go dotykać bardzo mocno, że musi posprzątać swoje życie i pójść do kuzyna, z którym jak wiele, tam kilka lat wcześniej pracował, gdzieś tam w sklepie, czy tam na placu Zielińskiego, czy to tam było na giełdzie elektronicznej, to już nieważne. Oszukiwał go na kasie. Podkradał mu pieniądze z kasy. I Pan Bóg bardzo mocno go dotknął i powiedział, że ma pójść do tego kuzyna i mu się do tego przyznać. Wiecie, chciałbym tu nadmienić, że nie zawsze Pan Bóg tak działa. Nie zawsze Pan Bóg tak działa i nie zawsze oczekuje od nas takiej postawy. Ale w tym konkretnym przypadku on czuł w sercu, że on musi pójść i przyznać się do tego, że go okradał i że będzie musiał mu zaproponować rekompensatę. Problem polegał na tym, że oni jako rodzina, nie z tego powodu, ale z zupełnie innych jakichś tam przyczyn rodzinnych byli skłóceni. Cała rodzina była pokłócona. Kiedy on powiedział to swojej żonie, która notabene jest osobą jeszcze nie jest nowonarodzoną, kiedy powiedział to swojej żonie, żona prawie chciała go spakować i wyprowadzić go z domu. Powiedziała, tyś chyba zwariował. Przecież jeśli ty pójdziesz do tego kuzyna i się do tego przyznasz, to nie dość, że będziemy musieli mu oddać mnóstwo pieniędzy, to jeszcze skłócisz jeszcze bardziej rodzinę i już w ogóle nie będzie co zbierać. Zabroniła mu w jakikolwiek sposób tam iść. Cała rodzina, jego mama, wszyscy stanęli przeciwko niemu. Diabeł wyciągnął całą artylerię po to, żeby on tylko nie był wierny Panu Bogu. Ale on tak czuł wewnętrznie, że musi to zrobić, że sobie z tym nie radził.
I coś, co po ludzku było niemożliwe, to to, co Pan, Pan Jezus tam, to, co Pan Bóg tam zrobił w tej historii, to powiem wam, petarda. Nie mówiąc nikomu, ukrywając to przed żoną, przed swoją mamą, poszedł do kuzyna, po wielu latach nierozmawiania ze sobą, stanął przed nim i przyznał mu się do tego, że go okradał i że jest gotowy mu oddać te wszystkie pieniądze. Złożył mu świadectwo tego, że się nawrócił. Dlaczego w tym miejscu, dlaczego tutaj przyszedł? A Pan Bóg tak bardzo zjednał mu serce i łaskę, dokładnie tak jak w tej historii u Daniela. Tak bardzo zjednał łaskę i miłosierdzie u jego kuzyna, że w człowieku, człowiek, który nie był nowonarodzony, jak usłyszał tą historię, to nie potrafił się po niej pozbierać. Ciężko było mu uwierzyć, że można tak przyjść i po wielu latach przyznać się do czegoś, do czego wcale nie musiał. Przecież nikt normalny na świecie tak nie robi. Wiecie, co się wydarzyło? Jakiś czas później ten kuzyn oddał życie Jezusowi. Oddał swoje życie Bogu, na nowo się narodził i dzisiaj jest również w naszym zborze. Bo tak działa Bóg. Tak działa niesamowita moc Ewangelii. I kiedy jesteś sprawiedliwy i kiedy chcesz być wierny w małych rzeczach, to Bóg to zawsze użyje i zawsze zrobi coś nieprawdopodobnego i coś niemożliwego w twoim życiu. I nie musisz się martwić, bo Bóg rozpoczyna wtedy działanie. Spróbuj i ty. Spróbuj i ty i podejmij wyzwanie, tak jak Daniel je podjął. W wersecie 12 czytamy: zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia, potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy, jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego i według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami. Słuchajcie, chcę cię zachęcić, tak jak Daniel zachęcił tego sługę. Jeśli jest w twoim życiu takie miejsce, jeśli jest w twoim życiu taki obszar, który Bogu się nie podoba i czujesz, że powinieneś go zmienić, to podejmij próbę. Nie mówię na 10 dni. Być może spróbuj na dłużej, bez podawania terminu, ale podejmij próbę i pozwól Bogu działać, tak jak Bóg zaczął działać w życiu Daniela. Spróbuj podjąć wyzwanie, a Bóg cię bardzo mocno zaskoczy. A Bóg cię bardzo mocno zaskoczy. Może trwasz w grzechu, który już cię dawno zniewolił i nie potrafisz się z niego wydostać. Może stoisz przed takim momentem w życiu, że robisz coś albo na chwilę masz wejść w coś, co wiesz, że Panu Bogu się nie podoba. A może jak Daniel. Otrzymałeś propozycję nie do odrzucenia i czujesz, że Pan Bóg nie chce, byś w to wchodził. Chcę cię zachęcić, podejmij to wyzwanie. Spróbuj. Daj Bogu szansę, by mógł uczynić cud w swoim życiu i pokazać ci, że chce cię widzieć czystego, sprawiedliwego i że Bóg chce cię wyprowadzić z tego miejsca i chce ci pobłogosławić i zacząć czynić cuda w twoim życiu. Wiecie, werset 15, to jest: po upływie 10 dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. Jak to, co się tutaj wydarzyło, nie jest cudem? Jak? Przecież, słuchajcie, kiedy ja byłem na diecie Daniela, jadłem same warzywa i piłem wodę, to schudłem 10 kilo. Słyszycie, co tu jest napisane? Bo może wam to gdzieś umknęło. Oni wyglądali lepiej i byli tężsi. Pokażcie mi człowieka, który na diecie Daniela, tak jak to my nazywamy, bo to jest... Kto tyje? I kto wygląda lepiej, jest tęższy, grubszy. Oni przytyli. Dla mnie to jest cud. Bóg przejął działanie. Wiecie dlaczego? Bo Daniel postanowił się podobać Bogu.
tak się dzieje za każdym razem, kiedy Ty chcesz być sprawiedliwy, kiedy nie będziesz szedł na kompromisy, kiedy będziesz odrzucał propozycje nie do odrzucenia, które po ludzku mogłyby wydawać się idiotyczne, to Bóg w tym momencie przyjmuje działanie i może czynić cuda. Nie wiem, czy mam czas, by jeszcze jedno świadectwo wam powiedzieć. Macie jeszcze chwilę siły? To dobrze, myślałem, że już narosło, chcecie do domu. Powiem świadectwo króciutko z mojego życia. Tak najkrócej jak to możliwe, aby oddać Bogu chwałę i pokazać na swoim przykładzie, jak Bóg widzi takie małe, drobne rzeczy. Pamiętam jak, wiecie, kiedy się nawracasz, to zaczynasz czyścić swoje życie. Jak każdy z nas, gdzieś zacząłem czyścić swoje życie, zacząłem walczyć ze swoimi grzechami, z cielesnością. I pierwsze to, co najczęściej załatwiamy w swoim życiu, to tak zwane grzechy cielesne. Ale kiedy idziesz z Panem Bogiem dalej, to przychodzi taki moment, w którym jak już posprzątasz właściwie te grzechy cielesne, to później mówisz, wow, tu już jestem w takim dobrym miejscu, ale Pan Bóg nigdy Cię w tym miejscu nie pozostawi. On zaraz Ci pokazuje dalej, kolejne rzeczy. To już nie są grzechy cielesne, to są grzechy takie, wiecie, o tym czasami jak myślisz, jak wypowiadasz się, czy jak myślisz o innych ludziach i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam przy taki moment, ja też wyczyściłem to, jak prowadziłem firmę, zajmuję się finansami w firmie i wiedziałem, że są pewne obszary, które się Panu Bogu nie podobają i to wszystko posprzątałem. Ale im bardziej chcesz się Bogu podobać, im bardziej zbliżasz się do światła, tym bardziej Bóg Ci pokazuje brud w Twoim życiu, takiego, którego Ty na pierwszy rzut oka nie widzisz. To wiecie, to ktoś to kiedyś taką ilustrację przedstawił, że to jest jak ze szklanką. Kiedy patrzysz tak na szklankę, no to wydaje Ci się w miarę czysta. Ale kiedy weźmiesz tą szklankę i spojrzysz pod światło, to dopiero wtedy zaczynasz widzieć, że ona wcale taka do końca czysta nie jest. Widzisz zacieki, jakiś brud. Im bardziej zbliżasz się z tą szklanką do tego światła, ten brud jest coraz większy. I był taki moment, w którym jakieś 2-3 lata temu, kiedy wydawało mi się, że wszystko już jest jak należy w moim życiu, że w firmie, i Pan Bóg mi pokazał taki obszar i zaczął mi pokazywać, że jest jakieś miejsce, które moglibyśmy naprawić. Ale ja patrzyłem na to i mówię, ale Panie, przecież my nie, jako prowadząc firmę, my nie łamiemy przepisów, działamy w ramach prawa. Wiecie, jak prowadzisz działalność gospodarczą, to masz korzyści, masz zobowiązania względem państwa, ale masz również jak pewne przywileje. I żeby była jasność, nie okradałem państwa z podatków czy czegoś takiego. Nie, nie. Wszystko było prowadzone jak należy. Mieliśmy różne kontrole, nawet mieliśmy jakieś kontrole z UKS-u. I naprawdę w granicach prawa, ale czułem, że to jest tak na granicy tego prawa. Pan Bóg bardzo mocno mnie dotknął i powiedział, ale Marek, ja nie chcę, żebyś ty tak to prowadził. I wie Panie, ale dlaczego? Przecież wszyscy tak prowadzą. I chodziłem i dyskutowałem z Panem Bogiem w sercu swoim. Mówię, Boże, no przecież, co? Przecież tak to działa. No przecież mam pewne prawa jako przedsiębiorca. A Pan Bóg mi ciągle kładł na serce, ale ja nie chcę, byś ty tak to robił. I przyszedł taki moment, chodziłem długo, myślałem, czy to na pewno dobrze słyszę, czy ja już nie zwariowałem, czy ja już może, nie wiem, dziś mi się już coś we łbie poprzewracało, ale tak mnie dziś mierdziło w serduchu, mówię, dobrze Panie, jeśli tak chcesz, okej, najwyżej stracimy jako firma. Policzyłem, że to trochę pieniędzy będzie. Mówię, dobra, jakoś damy sobie radę. Pół roku później przyszła pandemia. Ja wtedy pamiętam, kiedy zamknięto cały nasz biznes, nie byliśmy w stanie działać, chyba 7 czy miesięcy byliśmy kompletnie zamknięci, wpływy całkowicie spadły. Ja nawet chyba wtedy dzieliłem się przez internet, mieliśmy nabożeństwa internetowe, dzieliłem się z tym, co Pan Bóg gdzieś robi w moim sercu i pamiętam te obawy, które miałem, jak my damy radę? Przecież my się nie pozbieramy, to jest dla nas, to jest, zawiniemy się z rynku, znikniemy. Jedna podobna firma o podobnym profilu zamknęła się i kolejna. I trwałem przed Bogiem i diabeł przyszedł z propozycją nie do odrzucenia. Mówi, po coś ty w ogóle
wracaj do tego, jak to wprowadziłeś. Przecież tu jesteś w stanie pozyskać jakąś część pieniędzy. I wiecie, ja to odpychałem od siebie ciągle i mówiłem, nie, pójdę za tym, chociaż w sercu czułem, że tak naprawdę my nie robimy nic. Wiecie, ja mówię o pewnych subtelnych rzeczach. Być może wielu z was, to co w tej dzisiaj mówię, jakbym wam powiedział, wszedł w szczegóły, to byście pomyśleli, zwariował. Ale to nie ma znaczenia. Czułem w sercu, że Bóg tak chce i mówię, Boże, dam jakoś radę, a diabeł ciągle kilka razy podczas tych pół roku przychodził z tą propozycją, wróć do tego, jak prowadziłeś, a będzie wam lepiej. I powiem wam, ten głos mi dźwięczał w uszach i ciągle mówiłem, Panie, wytrwam, bo chcę się Tobie podobać. To, co Pan Bóg czynił wtedy, to, co Pan Bóg zrobił wtedy, powiem wam, nie mam czasu, by wam opowiadać w jaki sposób, ale w międzyczasie, podczas tej pandemii, niejedna firma o podobnym profilu się zamknęła, w Warszawie zamknięto dwie podobne działalności. Powiem wam już samą puentę. Skończyliśmy rok finansowy 2020 jako firma dużo lepiej niż 2019 i dużo lepiej niż 2018. Jak? Nie wiem, zapytajcie Pana Boga. Powiem wam, oczywiście, gdybym w jakiś sposób jestem w stanie wam to opowiedzieć i wytłumaczyć, ale tylko Pan Bóg tak działa. Jak jest możliwe, że kiedy ty mówisz, odmówię sobie, nie wiem, nie będę korzystał z tego, będę robił tak, jak Panu Bogu się podoba, Pan Bóg nagle pokazuje ci, że da się i jeszcze będziesz lepiej funkcjonował, bo tak działa Bóg. Bo tak działa Bóg. Czy wierzysz, że kończę już? Czy wierzysz, że Bóg ma moc to samo uczynić w twoim życiu? By zjednać ci łaskę, by to, co było niemożliwe, stało się możliwe. Wiecie, co jest niesamowite w Danielu i czego chce się od niego uczyć? Na tego gościa nikt nie był w stanie znaleźć haka. Nikt. Kiedy jesteś na takim stanowisku, jakim był Daniel, kiedy jesteś drugą osobą w państwie, słuchajcie, wystarczy spojrzeć na nasz rząd, jakikolwiek by on nie był, to ludzie, którzy są na wysokich stanowiskach, zawsze korzystają z wpływów, możliwości, łapówek, korupcji i tak dalej, i tak dalej. A na Daniela nie byli w stanie znaleźć nic. Takiej prawości był to człowiek. W 6 rozdziale czytamy takie słowa. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Wow. Słuchajcie, oni nie byli w stanie nie tylko znaleźć na niego winę. Tu jest napisane pozoru winy. Facet jest tak wysoko postawiony i mógł naprawdę się obłowić, korzystać z wpływów, możliwości, łapówek, a oni nawet pozoru winy nie byli w stanie na niego znaleźć. Taki był to człowiek. Powiem wam, mnie to dotyka mojego serca. Ponieważ wierzę, że Bóg chce, aby każdy z nas bez wyjątku, był takim miłym skarbem, jaki był Daniel. Wiecie, to nie bez kozery, nie bez przyczyny. Pan Bóg uczynił go drugą najważniejszą osobą w państwie. To jemu później czytamy, że dał mądrość i wiedzę, która przewyższała mądrość wszystkich wróżbitów i magów, jacy byli tam na tym dworze. To jemu, Danielowi, Pan Bóg dał dar interpretacji snów, interpretacji. On potrafił znać twój sen, zanim ty mu go opowiedziałeś. Tak przynajmniej było w przypadku króla. Król mu nawet nie zdążył tego snu opowiedzieć, on wiedział, co mu się śniło. To właśnie Daniela Bóg wyratował, później wyratuje z lwiej jamy i wyzwoli go z paszczy wygłodniałych lwów. To jego wyzwoli z wielu opresji, da mu poznanie czasów ostatecznych. Wiecie dlaczego? Bo chciał się podobać Bogu. Bo był wierny w małych rzeczach i nie szedł na kompromisy z diabłem.
To wszystko po prostu miało początek w jednej prostej decyzji. Aby podobać się Bogu. Henry Ford kiedyś powiedział takie zdanie: ci, którzy chodzą z Bogiem, zawsze docierają do celu. Daniel chodził z Bogiem. Daniel chodził z Bogiem i doszedł do miejsca, o którym nie jeden z nas marzy. I zachęcam was, gorąco zachęcam nas, Kościele, walczmy, trwajmy, podobajmy się Bogu. Któż z nas, nie wiem jak wy, ale ja marzę o tym, by kiedyś usłyszeć, że jestem cennym skarbem w Jego oczach. Schylmy swoje głowy, kochani. Ojcze, tak bardzo chcemy się Tobie podobać. Tak bardzo chcemy być takimi cennymi skarbami w Twoich oczach. I wiemy, że Ty patrzysz na nas zawsze z miłością, ale usłyszeć takie słowa to jest coś szczególnego. Wiedzieć, a usłyszeć to jest różnica. Boże, daj nam siły, wytrwałości, byśmy walczyli o nasze życie, byśmy walczyli o nasze domy, nasze rodziny, Panie, byśmy walczyli o świętość w naszym życiu. Daj nam siłę, Panie, byśmy potrafili by nie iść na kompromisy z tym światem, by odpierać te propozycje diabelskie, które przychodzą do naszego życia. Panie, tak bardzo potrzebujemy takiej łaski w tym, takiego prowadzenia. Chcemy wydawać jako Kościół owoce dla Twojego. Chcemy wydawać, by nasze życie świeciło właśnie i by wydawało owoc. By nasze życie wielbiło Ciebie. Wywyższony bądź, Panie. Czyń w naszym życiu w tym tygodniu niesamowite rzeczy. Daj nam odwagi i siły do tego, by walczyć. I byś Ty mógł zacząć przejąć działanie i pokazać, jak wielkie cuda czynisz. Wywyższamy Ciebie, uwielbiamy, bo tylko Ty jesteś godzien wszelkiej chwały i czci. Amen.